Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w obozie piratów w Jarkandarze, więc wypadałoby tutaj porozmawiać sobie ze wszystkimi ludźmi, zebrać od nich jakieś tam zadanka i te sprawy. Ale wiadomo, najpierw sobie jeszcze ich pookradamy, no nie? Teraz mamy i pierścień prędkości, i przyspieszanie czasu, więc będziemy tym bardziej śmigać po wyspie. Udało nam się też w ostatnim odcinku ulepszyć zbroję. Wbić też nowy poziom, także wygląda to naprawdę zacnie. Tutaj kuferek widzę, że zamknięty. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. A w kuferku nic takiego bardzo ciekawego, ale niech będzie. Dobra, to co? Może od razu pójdziemy pogadać sobie z Gregiem, co? Jak myślicie? Tutaj bardzo dużo towarów jakiś pod spodem. Z tego co widzę, no to głównie rośliny, ale jednak. Mam wrażenie, że przybyło tutaj łóżek. Morgan śpi, tam coś jest na plaży. To są chyba te małe główienka, takie spacerujące, prawda? Nie, to jaszczurki, po prostu nie widziałam ich tekstury. Dobra, pogadajmy z ludźmi. Weźmy od nich zadania i poróbmy coś ciekawego, bo na pewno jest co robić, ale może zacznijmy od kapitana. Czego szukasz w moim obozie? Dlaczego Henry w ogóle cię wpuścił? Po prostu powiedziałem mu, że chcę z tobą pogadać. Co? I ten tempak pozwolił ci przejść. Musisz mi tego mówić. Och, będzie miał za to porządny łomot. Czego ode mnie chcesz? Chcę zostać piratem. Ach, chcesz nająć się do mnie na statek. Przepraszam, ale brak wolnych miejsc. I kogoś takiego jak ty, za nic nie przyjmę do swojej załogi. Potem mnie sypniesz do floty królewskiej. Królewskiej floty. Czyżbyś nie wiedział, że została rozgromiona i leży na dnie morza? Oczywiście, że wiem. Wiem także to, że tylko większa część statków została zatopiona i pewnie kilka mniejszych statków gdzieś tam zostało. Mimo wszystko i tak nie mogę ufać komuś, kto służy królowi. Och, jak się tego domyśliłeś. A co, wyglądam na ślepego. No, skoro to wiesz, z pewnością nie będzie ze mną dobrze. Ha ha ha, nie obawiaj się. Nie zamierzam skracać cię o głowę. Co? Czyżbyś się nie obawiał, że powiem wszystkim, gdzie znajduje się twoja kryjówka? Szczerze mówiąc, nie. Khorinis zajęli orkowie, więc bardzo wątpię, czy ktokolwiek teraz się nami przejmuje. A jakby co, to w mig się stąd zmyjemy. To miejsce już nie jest wystarczająco bezpieczne, ponieważ orkowie zaatakowali Khorinis. Mogę obejrzeć twój statek. Co? Chcesz wejść się na mój statek? Ani mi się waż. Najpierw to, a potem zechcesz, abyśmy cię na nim gdzieś dostarczyli albo jeszcze coś innego. Dlaczego nie? A co, masz coś przeciw? Tak, jestem temu przeciwny. I jak już powiedziałem, na moim statku żołnierze króla nie mają nic do szukania. Więc zapomnij o tym. Tak jakby mnie to cokolwiek. Co mam zrobić, abyś mnie wpuścił na statek? Chłopcze, jakiś ty uparty. Dlaczego tak bardzo chcesz dostać się na mój statek? Co kombinujesz? Nic. Nie wiem, ty mi powiedz. Od dawna marzyłem, aby obejrzeć prawdziwy statek piratów. To wszystko. Haha. Moja łajba niczym nie różni się od większości innych statków. Nic specjalnego tam nie zobaczysz. No dobrze. Zrobię dla ciebie wyjątek, jeśli mi w czymś pomożesz. Mam ci pomóc. A co miałbym zrobić? Kilka dni temu zleciłem Skipowi, jednemu z moich chłopaków, aby dowiedział się o sytuacji w centrum wyspy. Ale do tej pory go nie ma. Zapewne potrzebuje pomocy, bo inaczej już dawno by wrócił. Trzymam się od tego. Rozumiem. I trzeba go znaleźć. Tak. Jeśli go odszukasz i przyprowadzisz z powrotem, to pozwolę ci zajrzeć na mój statek, a nawet dorzucę 300 sztuk złota w charakterze nagrody. Co na to powiesz? 300 sztuk złota. Jakoś to zbyt hojne. W czym tkwi haczyk? Haczyk. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że poszukiwania z pewnością będą niebezpieczne. Mam rację. No tak, oczywiście. Na wyspie pełno wszelkich stworów, a do tego jeszcze bandyci są. I prawdopodobnie spotkasz też wielu orków. Orków. Oni tu są.
Tak, chłopcze, i to sporo. Dlatego wysłałem skipana zwiady, aby ustalił ich liczebność. Skąd przybyli orkowie? Z gór. Jest kilka plemion orków. Jak dotąd nas nie ruszali, ale najwyraźniej mieli jakiś powód, aby pojawić w tej dolinie. Skąd to wiesz? Dużo by mnie już kiedyś wysyłałem skipana zwiady i zameldował mi, że część orków usadowiła się w kanionie. Trzeba się zająć tymi orkami, zanim pojawi się ich jeszcze więcej, ponieważ życie tu stanie się zbyt niebezpieczne. Co do skipa? Tak, chłopcze, co ustaliłeś? Jak dostać się w głąb wyspy? No, starą drogę magowie zablokowali osuwiskiem. Więc teraz nie da się z niej skorzystać. Co to za magowie? Magowie wody, którzy tu byli jakiś czas temu. Magowie wody. Co oni tu robili? Dobre pytanie. Możliwe, że czegoś szukali w świątyni. Nie wiem. Dobrze, nieważne. Lepiej powiedz mi, jak skip przedostał się w głąb wyspy. Przez teleport, który możesz znaleźć w kanionie. Dobrze. Więc też z niego skorzystam. Obawiam się, że to ci się nie uda. A dlaczego? Dlatego, że teleport działa tylko wtedy, kiedy na postumencie obok niego znajduje się kamień ogniskujący. A ten gdzieś przepadł. Przepadł. Masz może przypuszczenia, co się z nim stało? Tylko to, że mogli go zabrać orkowie z kanionu. Dlaczego tak sądzisz? A kto inny byłby zainteresowany popsuciem teleportu? No cóż, w takim razie trzeba jak najszybciej odzyskać kamień ogniskujący. Dokładnie. I dlatego zaszczyt jego poszukiwania przypadnie tobie. Dla mnie. Ale dlaczego nie jednemu z członków twojej załogi? Myślisz, że chce ściągnąć na siebie gniew orków? Doskonale wiedzą, kim jesteśmy i gdzie jest nasz obóz. A jeśli jakiś obcy zabierze im kamień ogniskujący, to te włochate stworzenia nawet nie pomyślą, że mamy coś z tym wspólnego. Jasne. Ale mimo wszystko, potrzebna mi pomoc w tak niebezpiecznej sprawie. Prócz tego, chcę więcej złota. No dobrze. Zdobędziesz kamień, dostaniesz 200 sztuk złota. Zgadzasz się? Tak. Doskonale. Możesz wziąć Brandona, bo biedaczysko z nudów tu umiera. Powodzenia. Okej. No i tu jest teraz problem, bo ja rzeczywiście aktywowałam sobie ten teleport. I to jest minus tego. Pytanie, czy można kamień ogniskujący zabrać z miejsca, w którym był? Wątpię. Czym? No oczywiście, że nie. Trudno. Bo raczej się drugi nie pojawił tutaj kamień nagle w kanionie, nie? Ale się teraz szybko przemieszczamy? Yo! Nie no. Nie mógł. Dobra, wiecie co? Spróbujemy przejść tędy. Chyba kojarzymy wszyscy tą drogę na górę. Jestem ciekawa, co się tam znajduje. Czy można na przykład przez to miejsce też przeleźć, bo powinno się udać. Wydaje mi się. No. Dobra. I po ogarze. Zobaczmy, co my tu mamy. Czy coś tutaj w tej jaskini w ogóle żyje? Coś tu jest. Na razie są szczury. Ja troszkę za wcześnie zaczęłam tutaj explore. Powinnam pogadać z wszystkimi piratami na samym początku. No ale po prostu komu by się chciało, tak? Pełzacze są. Jo, co ten szczur robi? Dobra, fajnie. Expik, te sprawy. Ja sobie zapominam, że teraz biegamy bez przyspieszenia. Także dziwnie się gra. Wiedząc, że wiecie, nie odpalam sobie zetki, tylko od razu wchodzę w takiego pełzacza na przykład. I mam inne rzeczy gdzieś. Tam jest to przejście chyba.
projektu, który mnie interesuje konkretniej. Właśnie, przypomniało mi się, że mamy przecież teleport teraz do piratów, więc to jest dobra wiadomość. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, mam wrażenie, że nikt nie zmieniał tych skrzyneczek od Nocy Kruka. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj jest. Tutaj żadnego przejścia nie ma. Wiecie, bo ja niestety nie pamiętam, czy tutaj było jakieś więcej przejść, czy coś w tym stylu. Czy było tylko jedno. Niestety. Niestety nie pamiętam. Siema, pełzaczu. Dobra, tam jest jakaś mgła dziwna. Ej, tu przejście też jest zawalone, czyli zostaje nam tylko teleport. Czyli trzeba będzie pokonać tych bandytów tam, jeżeli będziemy chcieli ten wątek ruszyć. U których byłam ostatnio. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Mam wodę święconą, nie wiem, czy mi to po coś potrzebne. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ej, ładnie, za pierwszym razem się udało. Zajebiście. Nie, ale powiem wam, że ciekawe, że oba przejścia zostały tak jakby zawalone przez magów. W sumie. Ciekawe rozwiązanie, bo już widziałam kątem oka, że tam to też jest zapieprzone. Nie ma opcji tędy przejść. Ciekawe, że tak odcięli akurat kanion, nie? Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Chyba, że poodcinali każdą część. Jakąś broń znalazłam. Runa mocy, bardzo fajny mieczyk. Ej, zastanawiam się, czy to może być możliwe, że na przykład po prostu poodcinali każdy skrawek mapy i można się tam tylko teleporterami podostawać, na przykład jeden po drugim. To by było bardzo ciekawe, no nie? No nie wiem. Czy to ma jakiś większy sens? Patrzycie no. Mamy tu kogoś nowego. I do tego jeszcze szczur lądowy. O, słyszę, że ktoś tutaj gra w kości. Są jakieś wieści. Poczekaj chwilę. Jak dobrze widzę, to nie. Wszystko po staremu. Czego możesz mnie nauczyć? No cóż, mogę ci pokazać, ale dlaczego? Rozumiem. Ile chcesz? Zupełnie niewiele, chłopcze. A, dobra. Tylko nie... Czyli szkolenie, o Boże. Masz? Masz tu szybkiego śledzia. Ach, pali jak ogień. Dobra, sorki, że przewinęłam, ale chciałam mieć to z głowy. Smite? Witam. Kim jesteś? Nazywam się Smite. Powiedz, czy chcesz do nas się przyłączyć? Jeśli tak, to masz pecha. Dlaczego tak nagle? No cóż, Greg nie potrzebuje więcej ludzi. Załoga w komplecie. Są jakieś wieści? Nie ma. A miało się coś wydarzyć. Dobra, Matt? Hej, ty. Wszystko w porządku. Zostaw mnie w spokoju. Aha, dobra. No wiecie, ja sobie zbieram teraz zadania od ludzi. Proszę, proszę. Nowa twarz. Mam nadzieję, że nie jesteś jednym z tych groźnych bandytów. Nazywam się Garrett. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Osławiony kapitan Greg to wasz przywódca. Czego powinienem się po nim spodziewać? Nie sądzę, że będzie zadowolony, z tym starym wilkiem morskim lepiej nie żartować. Co więcej, jest nieprawdopodobnie chciwy. Francis, jego skarbnik, płaci nam akurat tyle, ile trzeba, żebyśmy nie podniesieli buntu. A jeśli trafi się nam coś rzeczywiście cennego, kapitan natychmiast zabiera to dla siebie. Witam. Czym handlujesz? Mogę zdobyć praktycznie wszystko.
wino, broń, wszystko, czego możesz potrzebować. Poza Bimbrem. Jeśli potrzebny jest ci Bimbe, idź do Samuela. Kim on jest? Nasz bimbrownik. Ma jaskinię na brzegu, niedaleko obozu. Po prostu idź brzegiem na północ i ją znajdziesz. Radziłbym ci zaopatrzyć się w grag. Nie wszyscy nasi ludzie są przyjaźnie nastawieni dla nowo przybyłych. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. A butelka grogu może sprawić prawdziwe cuda. O. Pokaż. Czy to jakaś podpowiedź dla mnie? Pancerz pirata. Płaszcz pirata, bardzo fajna zbroja. Piracki kapelusz ze stalową skufiką. Lekki pancerz pirata. Okej, zobaczmy. Czy coś ciekawego on ma? No nie za bardzo. Widzę, że się robi znowu wieczór. Czy to oznacza, że mogę na przykład dać grog Nathanielowi, skoro była mowa o tym, że żeby się zaopatrzyć? Chciałbym teraz, nie ma. Nie. Dobra, chciałam się tylko upewnić. Lukas? Witam. Zostaw mnie w spokoju. Co słychać? Zostaw mnie w... Dobra, dobra. Chciałam się tylko upewnić. Tutaj gra, widzę, Francis z Morganem. Hej, ty. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Poczekaj, nie znam cię. Co ty tu robisz? Tuż obok przechodziłem. Wszystko rozumiem. Lepiej najpierw porozmawiaj z naszym kapitanem. Powinien ci się dobrze przyjrzeć. A może jesteś jakimś szpiegiem? Coś jeszcze. Cholera, czego chcesz? Witaj. Ej, ty! Czego tam szukasz? Co to znaczy bardzo trudna? Okej, czyli jednak kradzieże rosną. Znaczone kości. O kurde, teraz możemy oszukiwać. Chcę zostać piratem. Nie masz nawet pancerza! Zabieraj się stąd! Coś jeszcze. Gram. Masz ochotę zagrać ze mną w kości? Stawka to 50 sztuk złota. Nieco szczęścia i podwoż tę sumę. No i co powiesz? Okej, czyli mamy drugie kości do gry. Ciekawa rzecz. Okej, z Tomem nie mogę rozmawiać. Tu był jeszcze Jenkins. Witam. Kim jesteś? Witam. Nazywam się Jenkins. A ty kim jesteś? Witam. Nazywam się Roland. Świetnie. Chcesz się do nas przyłączyć? Jeśli tak, to muszę cię rozczarować. Kapitan Greg najprawdopodobniej nikogo już nie przyjmie do załogi. Dlaczego tak nagle? Ponieważ załoga jest już Wyglądasz na zatroskanego. To aż tak widać. Tak. Co cię martwi? A mogę ci zaufać. Będę milczał jak grób. Haha. Ja też. W porządku. Możesz mi śmiało wszystko opowiedzieć. Albo to taka wielka tajemnica. Powiedzmy tak. Normalny człowiek nie może tak po prostu wziąć i dzielić się swoimi przemyśleniami z otoczeniem. Jednakże w przeciwnym razie, moje plany mogą być zagrożone. Jakie plany? Dotyczące skarbu. Albo, mówiąc dokładniej, skarbów. Brzmi ciekawie. Aha. Ale jest tu jeden mały problem. Skarb, czekaj. Tego, co ci zaraz powiem, nie możesz nikomu powtórzyć. Dobrze. Obiecuję, nikomu ani słowa. Dobrze. Więc słuchaj. Znalazłem starą mapę, na której kilka miejsc zaznaczono czerwonym krzyżem. Co w związku z tym? Co, nie rozumiesz? W zaznaczonych miejscach ktoś na pewno ukrył skarby. No i? Mógłbym sprzedać ci tę mapę za 400 sztuk złota. No i co powiesz? Dlaczego chcesz sprzedać mapę? Sam mógłbyś odnaleźć te skarby. Pewnie, że mógłbym. Ale to trochę ryzykowne. Dolina jest pełna potworów. Więc nie, wolę wróbla w garści niż gołębia na dachu. 400 sztuk złota, mówisz. Jeśli odkopiesz wszystkie skarby, to zyskasz znacznie więcej niż jakieś 400 sztuk złota. Decyzja należy do ciebie. Zgoda. Kupię twoją mapę.
Haha. Doskonale. Trzymaj, poczekaj. Mam do ciebie tylko jedną prośbę. Kiedy zakończysz poszukiwania tych skarbów, wróć do mnie, dobrze? Jestem bardzo ciekawy, co tam znajdziesz. Dobra, zobaczmy sobie tą mapę. Ja chyba zapomniałam wykopać jednego skarbu, prawda? Tam, gdzie tego ogara biliśmy dzisiaj. Dobra. Mapa, tak, mapa. O, tu jest. To jest ta standardowa mapa z Gothica dwójeczki. Bones. Jak tam sprawy? Mówiąc szczerze, to mi się nudzi. Ale przynajmniej nie muszę pracować. Możesz mnie czegoś nauczyć. Nie, chłopcze. Dobra, no to... Zaraz. Jeszcze raz. Witam. Moment. Muszę jeszcze poćwiczyć. To zwróć się do Henry'ego lub Morgana. Oni mogą... Ludzie Morgan... Dobra, czyli to... Okej. Okay. Tu jest Francis. Okej. Okay. Z Gregiem rozmawiałam. Tutaj już... Jest jeszcze Bill? Nie, to jest Owen. Bones. Tom. To z Owenem nie gadałam na pewno. Witam. Co tu porabiasz? Jestem Dwalem i zaopatruję nasz obóz w drewno. Ty ram tu w pocie czoła, a pozostali w obozie leżą na słoneczku. Mhm. Witam. To wszystko? Coś jeszcze. Jakbym wiedział to wszystko wcześniej, to nigdy nie zostałbym piratem. Aha, no dobra. Kogo my tutaj mamy? Jeszcze ktoś śpi? Nie. Tu jest Morgan, z którym już rozmawialiśmy. Ja się przekimam do rana, bo jest już ciemno powoli. Kto tu jeszcze śpi? Bones. Rozmawialiśmy już, okej. Okay. Okazało mi się, że był taki pirat jak Bill jeszcze i go nigdzie nie widzę i mnie to zastanawia w takim razie bardzo. A może był, a może nie? Bill? Ktoś taki jak Bill? Szybki Bill? Maybe jest Bill. Nie rozmawialiśmy chyba. Witaj. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Roland. W porządku. I co, w związku z tym, chciałbyś wiedzieć? Możesz nauczyć mnie walczyć? Nie. Dobrze. Jak sobie chcesz. Okej, trochę nie rozumiem, o co naszemu bohaterowi chodzi. Jak tam sprawy? Zostaw mnie w... Dobra. Ja tylko zadanka zbieram i widzę, że jest problem. Tu nic panowie nie chcą. Gareth. Przepraszam, czy Greg jeszcze coś chce ode mnie? Nie. Ale jego drzwi do chałupy są otwarte, więc ja bym sobie tutaj porabowała, że... Albo nie. O. Dobra, jednak tutaj nie będę nic rabować. Wydaje mi się, że Greg tutaj za mną... Ja się nie zapisałam od początku odcinka, tak? Tak, jest, moi drodzy. Widzimy się za parę minut. Okej, moi drodzy, jestem już... spotykam się z wami tutaj przed jaskinią ogrów, ponieważ no, mamy parę punktów nauki, które wypadałoby, myślę, że wydać w punkty życia. Dlatego tak to właśnie wygląda. Teleportacja, moi drodzy, prosto do... Wysepki z waranami. Zaraz będziemy wracać na Corinis. Jestem zdania, że te 10 HP nam się na pewno przyda do tego, żeby zająć się kwestią tych bandytów przy piramidach. Dlatego właśnie tak zdecydowałam. Daj mi moc życiową. Plus 10. Nie powiem, kusi, żeby wypić eliksir życia, ale muszę je troszeczkę pooszczędzać, bo i tak mamy sporo punktów życia, a wiecie, jak to jest z tym życiem, prawda? Dobra, więc lecimy od razu z powrotem do jaskini ogrów. Jaskinia ogrów, tak jest, i przejdziemy się. Ja w ogóle tutaj nie zebrałam jeszcze paru rzeczy. Dobra, bo się chyba trochę pogubiłam. Tak jest, tędy się wychodzi. Dobra.
Mam nadzieję, że nam nie wywali gry, jak będę tak biegać pomiędzy lokacjami. Oby. Mam naprawdę taką nadzieję, że nic się nie stanie. Dobra. Bailando. To co? Myślę, że do kanionu, czyli do piratów się przerzucimy. Do obozu piratów. Tutaj już w sumie... Chociaż nie, zaraz, bo jeszcze chciałam pogadać z częścią osób. Jest na przykład... Witam. Zostaw mnie w spokoju. Co? Zostaw... Jest Lukas, który nie chce z nami gadać, ale jest jeszcze Samuel, który pędzi Bimber i tu pewnie na pewno ma jakiegoś questa dla nas. Stary. Witam. Witaj. Witaj. W końcu jakaś nowa twarz. Co chcesz? Rum czy grab? Wybieraj. Chciałbym. Mam wszystko, czego może potrzebować pirat. Nie przeszkadzam. Człowieku, nie wrzeszcz mi do ucha. Chcę pobyć w ciszy i spokoju. Co chcesz? Rum czy grab? Wybieraj. Dobra, co ty masz? Masz szybkie śledzie, spoko. Nie potrzebuję tego. No dobra. To co, przejdziemy się, myślę, tutaj, na tą plażę jeszcze. Pozabijamy troszeczkę tutaj dzikich stworzeń. Ciekawe, wiecie, ja mam taką przywarę, że myślę, że zawsze ten kryt wejdzie, że zawsze pokonamy jakiegoś przeciwnika na hita. Potem się nagle okazuje, że wcale nie. O kurde, halo. Dobra, zbieram te rzeczy. Silne topielce, no nie powiedziałabym. Zobaczymy, czy cieniostwór jest w środku, ale nawet jak jest, to żaden problem. Jest. Sorry, ale... Nie mamy o czym dyskutować nawet. Dobra. Czyli tutaj już z nikim nie pogadam, nic takiego nie zrobię. W takim razie pędzimy prosto do teleportera i spróbujemy tam po drugiej stronie przeżyć z tymi pieprzonymi bandytami. A to nie będzie proste, bo oni bardzo biją, z tego co zdążyliście zauważyć. Jeszcze jedna rzecz. W którym miejscu był martwy pirat, moi drodzy? Bo potrzebujemy znaleźć jeszcze leże dla Jacka Alligatora, tych aligatorów. Tak, masło maślane. Podejrzewam, że leże jest tam, jak się zeskoczy. Bo tak mi troszeczkę jakby sugerowały te znaczniki. Ale zanim zeskoczę, to oczywiście się zapiszę. Żeby nie było, że zeskoczyłam na marne. Wiadomo, jak to jest. Jaka kara... Co? Jaka kara za oszustwa? Że co, że nie mogę się obijać? Nie, no ja tego tak nie zostawię, nie? W sensie... Ej, no co jest? Serio? Dostałam, bo drugi raz chciałam tutaj zeskoczyć? No a tu są oczywiście te aligatory. I to akurat było bardzo bez sensu. Gra tego expa, który mi dała za zeskoczenie, to mi zabrała teraz. I to było akurat bardzo słabe. Bez sensu. Przepraszam, czy tutaj można jakoś określić, że to jest leże? Okej. Okay. Można. Niestety dostałam buffa minus 100 expa. Trudno się mówi. To co, od razu jeszcze raz polecimy sobie do obozu piratów. Powiemy aligatorowi, że mamy to zrobione. Siema. Witam. No cóż, to byłoby wszystko. Muszę przyznać, że nie doceniłem cię. Odważny z ciebie człowiek. Zrobiłeś na mnie wrażenie. Okej.
to, co pędzimy tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale naprawdę nie wiem, czy to będzie takie dobre, jak mi się wydaje. Tych bandytów dosyć dużo tam jest. I to jest ten problem. Widzicie, co ja bym zrobiła? Ja bym to stąd uciekła. Po prostu. I potem będziemy mogli ich pojedynczo stąd, wiecie, co robić. Tam można wejść na górę. Goni mnie ktoś? Chyba nie. Dobra, bo na razie ja bym nie chciała tam jednak iść do środka. Halo, tam są rzeczy. Muszę to zabrać. Ja bym jednak najsampierw chciała pozwiedzać. A niekoniecznie robić, wiecie, questy, nie? W sensie expik, te sprawy. Dobra. Zobaczymy, jak to jest też właśnie z tym przejściem, typowo. Tutaj też można, widzę, chodzić. Deszcz ognia znalazłam. Okej. Okay. Ciekawa jestem, czy będzie znowu nasz kochany ziomalek eremita. Byłoby ciekawie, jakby był. Siup. Dobra. Zbieramy rośliny i lecimy dalej. Co to za roślina? Kurde, w skale. Słabe. No i to jest właśnie to przejście tutaj w takim razie. No to jak widać jest zawalone. Okej, okay, ale możemy być tutaj. Tylko trzeba z tymi bandytami ostrożnie postępować. Możemy tu wejść? Możemy. Czy tu od zawsze jesteś schowany? Chyba nie. A nie wiem. Błyskawica, mieszek. Wiecie, można by było ich zaskoczyć może z góry, nie? To by było ciekawe. Posunięcie z mojej strony. Tutaj te skały wyglądają, jakby się tam dało wejść. Tam są nawet jacyś przeciwnicy, więc tam się musi dać wejść. Ktoś tutaj, jak widać, coś majstrował, bo te teksturki są inne. No przecież tu są jak byk zrobione schody jakieś. No, tu jest teren ukryty. Co my tu mamy? Pewnie jakieś stałe rośliny na pewno się tutaj znajdują. I pewnie nie tylko. Okej, okay, są tutaj drzewce w tym miejscu. No chodź. Dobra. Czyli jednak twórcy tutaj też coś nam dodali. Przynajmniej pojedynczego drzewca sobie wsadzili, tak o. Dla picu. Ja mam mapę, która pokazuje, gdzie jestem. Na przykład tą ze skarbami. Nie pamiętam, czy ona ma jakieś znaczniki. Tak jest. Okej, tu jesteśmy. O,
O nie, dobra. Wylezę stąd. Uff, na szczęście się udało. Nasz bohater umie wskakanie. Wy się mnie nawet nie pytajcie, co ja aktualnie robię, nie wiem. Ale widzę, że twórcy przewidzieli, żeby tędy sobie gdzieś przejść, więc... skorzystam sobie. O, proszę. Tutaj coś nawet jest. I tu można zejść. Czy to są nowe tereny na... Jarkendarze, dorobione przez twórców? Na to wygląda, bo tu są... kamienie, aż od cholery jest. Kurde, no jak ja mam wejść tam? Ach. O! O kurde, gdzie jestem? Nie będę marudzić. To miejsce wygląda mega fajnie. Taka... dorobiona jakby dolinka, dżungla, coś w tym stylu. Ej, fajnie to... O Jezus Maria, wystraszyłam się. Uff, ale zawał serducha. Gdzie ja znowu chodzę? Do cholery, tam jest coś na drzewie? What the fuck? O nie, jaszczurka. Niedobrze, bo... nie wiem, chyba jej się nie udało mnie pod... Co? Menzurka na tym? Powaliło kogoś? To co? Może menzurki jeszcze rosną, kuźwa? Co to jest? To są te gryfy może? Nie, gobliny. Jezu! O Boże, ale się zesram dzisiaj. Serio? Wiecie co, żeby cię stwora nie zauważyć. To już naprawdę trzeba być ślepym. Ej, to są tereny nad kanionem. To jest mega ciekawe. Ej, dosłownie. No, jestem ciekawa, którędy wejść tutaj można. W życiu bym się nie domyśliła. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze żyje. Zapasy bełtów, te sprawy, dobra. Okej. No dobra, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak twórcy dobrze potrafią dorzucać światy. Także się tego kompletnie w ogóle nikt nie spodziewał tutaj. Wiecie, no ja całkiem przypadkiem przecież tu wlazłam. Ty, tu są jakieś ruiny dorzucone w ogóle. Ale fajny teren. Może z goblinami typowo, co? Jak myślicie? Kurde, miałam robić jakieś inne w ogóle questy, rzeczy, a ja tu wlazłam do jakiejś doliny. Zrobiło się ciemno do tego wszystkiego. Co tam żyje, gobliny? Tak. Ale widzę, że nie tylko. Może tędy jakoś też zejdziemy na tamte inne tereny. Dobrze, no, halo, goblinie. Siema.
Okej. Wiecie, co jest najgorsze w tego typu modyfikacjach? Tak osobiście teraz mi się nasuwa, że... W pewnym momencie już nie zwraca się uwagi kompletnie na to, co gra nam daje. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, w sensie po prostu biegamy, żeby biegać, zbieramy, żeby zbierać i nie zwracamy kompletnie uwagi na to, co dostaliśmy od gry. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. O, czyli są dorzucone też kabliczki, tak, kabliczki. Kabliczki są dorzucone, tak. To się tak właśnie nazywa, a ten obszar fajnie wygląda jeszcze za dnia. Wiecie, co jest zastanawiające? Czy wy to widzicie, co tam jest? Jak tam się dostać? Ja pierdzielę, przecież tam są normalnie obozowisko orków jest po drugiej stronie. Tam się na bank... Tam tymi skałami da dostać. Co to za... co? Albo tędy? Jakoś? Na drugą... O cholera... Nie... O, nie wiem. Ale to wygląda zajebiście. W sumie się nie dziwię, że tereny Jarkendaru też zostały troszeczkę rozgałęzione. Są gryfy. A nie, to harpie z dżungli. Ale to prawie to samo. Trafię cię kiedyś? Wygląda to jak dżungla. Tam bym nie chciała spaść. Dobra, my chyba jesteśmy nad tą jaskinią teraz, prawda? Jak się teraz tutaj poruszać w ogóle? Ej, jak ja tędy zajdę do obozowiska jakiegoś orków... No, powiem wam, że zajdę. Bo to jest obozowisko orków jak na pewno. Tam był gryf jeszcze, bym go chciała ciapnąć. Tylko... Teraz go w ogóle nie widzę. A tam jest. Nie, to drzewiec. Okej. Chryste, panie. Znaczy się, wiecie co, ja mam takie uczucia pół na pół, bo z jednej strony jest to cholernie ciekawe, prawda? A z drugiej jest to kompletnie durne, że są dodane takie tereny. Ale to robi wrażenie. Tam jest jakieś ognisko. Pewnie jesteśmy poza mapą w ogóle Jarkendaru, prawda? Nie, jesteśmy na mapie, tylko że tych terenów tutaj jakby nie ma. Ja jestem tylko ciekawa. No przecież to jest obóz orków. Tylko tak jakby bez orków? Okej, tu jest koniec mapy. I to widać. Okej, tam jest obozowisko bandytów. Tam jest kopalnia. A tam jest co? Co to ma odzwierciedlać? Ja przepraszam bardzo, ale czy tutaj są orkowie? Są rzeczy. Ale tu nie ma przeciwników. Czy to znaczy... że oni się tu pojawią? Czy to znaczy, że tu mieli być orkowie i przeciwnicy, ale twórcy ich ostatecznie nie dodali, bo nie zdążyli?
Jak ja mam tam zejść, żeby się nie zabić? Z wyjątkiem zwoju krwiopijcy. Okej, okay, udało mi się na szczęście spaść na ten piedestał. Proszę bardzo, świerszczowa pokrzywa. Zaraz zobaczymy, czy są tutaj orkowie. Jak są, to na dole coś jest. Czaszki. Świerszczowa pokrzywa kolejna. Wiecie, może być też tak, że gra nas tutaj później przyprowadzi. Ewentualnie to są jakieś pozostałości po obozowisku orków, bo na przykład orkowie udali się właśnie w inne miejsce, czyli tutaj mieli swój obóz, ale przyszli od strony gór, tak? Bo była o tym mowa. Więc może to jest taki tylko ślad, zarys ich obozowiska, a tak naprawdę nikogo tutaj nie ma. Ponieważ to ma oznaczać, że oni właśnie stąd wyszli, poszli i przyszli właśnie stąd, tak jakby na Górniczą Dolinę, nie? Tak jak nam Greg dzisiaj powiedział, że orkowie tutaj już są, prawda? Może to o to chodzi, szczególnie, że już żeśmy spotkali tych plemiennych orków. Może to chodziło właśnie o to, że to jest ich obóz, ale on jest pusty, ponieważ oni zdecydowali, że zejdą z gór i zrobią rozróbę. Tam na dole. Ale to nie zmienia faktu, że tutaj normalnie powinno chociaż część orków przebywać. Żeby to miało jakiś naturalną jakąś kolej rzeczy, a nie, że tutaj został sam pusty obóz. Chociaż nie mówię, bo to też ma swój klimat i właśnie może się to wiązać z tym, że oni po prostu stąd poszli. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, okej. Okay. Eliksir, no tutaj są rzeczy takie dodane, że ja nie wiem, czy ja powinnam tu być, czy nie. Na pewno jest to opuszczone. Nie ma tutaj żadnej żywej duszy. Są tylko w namiotach skóry. Parę jakichś czaszek. Parę orkowych posągów. Parę pustych terenów. Szczerze nie wiem, co mam myśleć. Jestem ciekawa, jak wy zareagujecie na to miejsce, bo mnie trochę zatkało. Nie powiem, ciarki mam na plecach. Okej, tu przedmioty... Coś tu jest chyba nie tak. Nie wiem, jeżeli ktoś z was grał w Odyseję, to może się nagle okaże, że tutaj będzie, kurde, jakaś wojna z orkami. Nie wiem, w 6 rozdziale albo w 5. Jeżeli wiecie, co to jest za miejsce, to dajcie znać. W sensie, ja naprawdę jestem ciekawa i nie potraktuję tego jako spoiler, bo... No nie powiem, ciekawość mnie zżera akurat tutaj, bo jesteśmy w kompletnie innym jakimś kompleksie życia, nie? W sensie... Tu są wszędzie jakieś rośliny, jakieś cuda na kiju po prostu. Wiecie, a bardzo mi to pasuje, dlatego że orków znaleźliśmy dosłownie poniżej. Więc bardzo mi się podoba fakt, że to po prostu może być miejsce, które ma symbolizować to, że orkowie faktycznie się stąd usunęli. Albo to jest jakiś prototyp, kurde, pustyni na Warancie. Nie wiem, co to jest. Leżą jakieś randomowe rośliny na ziemi. Przeciwników jest kuźwa zero. Namiotów jest od cholery i ciut. Nie wiem. Tu jest więcej rzeczy. Dużo pełni życia i pełni many. Morgenstern to jest jakaś broń taka w miarę dobra, ale nie dla mnie chyba, nie? Tak jest. To jest taka brońka... No, 90 na 90 też jest spoko. Co prawda nie na standardy tego moda, bo... Tu już wiemy, że trzeba większy kaliber. No, ale jestem bardzo zaskoczona.
No przecież ten teren jest za duży. No cholera jasna, gdzie ja jestem? No i przez to, że chcę mi się jeszcze te rośliny, kuźwa, zbierać. Ej, poważnie, mam pytanie życia, ja powinnam tu być. Ja mam wrażenie, że ten teren miał być pełen orków, pełen tych, nie wiem, szakali, tak? A nie ma tutaj kompletnie nic. Odbyło parę świerszczowych pokrzyw, są jakieś pojedyncze badyle rosnące. Nie wiem, to miejsce mi tak pasuje, żeby tutaj wpieprzyć jakiegoś, kurde, największego smoka, bossa ever. No właśnie do mnie doszło, że to jest bardzo ciekawe miejsce, żeby umieścić na przykład smoka takiego pustynnego typowo, który lubi właśnie niezamieszkane przestrzenie, bo to jest, wiecie, w górach, takie tam rzeczy. Żeby było, jakbym się na smoka natknęła na przykład, nie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, bo... Raczej smoki by nie były na takim wczesnym, bo ja wiem, etapie. Nie, jestem bardzo ciekawa waszej opinii na ten temat. Goblinie jagody. No tutaj są ewidentnie rośliny, które powinny mi w czymś pomóc. Sam eliksir siły, tak? Który znaleźliśmy. Tylko problem jest taki, że to połacie jest całkiem puste. I nie ma tutaj kompletnie żadnego przeciwnika. Co budzi sporo wątpliwości, bo to albo oznacza, że jestem tutaj za wcześnie i to się tutaj nie porespiło w ilości bardzo dużej. Czy ja widzę to, co ja widzę? Nie, to są jaja topielca. Jezu, ja już myślałam, że to są jaja jaszczuro człeków. Okej. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Powiem tak. Wewnętrznie mnie właśnie teraz zatkało. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam zrobić. I nie wiem, gdzie byłam. I nie wiem, czy to powinno być puste. Ale wiem jedno. Gdyby... Dobra, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Wiem jedno. Sorry, że nic nie mówię, ale muszę to sprawdzić. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak pójdziemy od tej strony. Jak to wygląda tutaj? Czy to w ogóle jakkolwiek tutaj wygląda? Czy tutaj da się, nie wiem, fizycznie wejść, cokolwiek zrobić? No wygląda, że się nie da. Okej, dziura. Okej, wygląda, że się nie da tędy dostać, czyli trzeba się dostać od drugiej strony.
Tamtędy się na pewno nie wejdzie, bo jest to widoczne, że się nie wejdzie. Znaczy, wiecie, nie dziwi mnie to, że ja mogę tutaj chodzić, bo to nie o to chodzi, tylko... Chodzi o to, co ja tam zobaczyłam na górze w pewnym momencie. A zobaczyłam teren bez ani jednego wroga. Nie pytajcie, co ja robię teraz w tym momencie. Mam jeszcze jeden plan. Będziemy kończyć, moi drodzy, odcinek, tylko chciałabym wrócić tam, gdzie mieliśmy coś robić. Czyli przeteleportować się i odbiec od nich. Jak najdalej się da. Skończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Dajcie mi znać, czy na tym terenie coś się dzieje. Czy on taki jest zawsze? Pusty, bez przeciwników, bez tego typu rzeczy. Tylko jest po prostu... Bo wtedy uznam, że twórcy to zostawili, żeby to było, miało właśnie charakter taki symboliczny w tym wypadku. Że mamy orków schodzących z gór, bla, 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 bla. No, w teorii mogliby na luzie zaatakować piratów, wychodząc ze strony wody. Ale może to też być coś, co po prostu zostało przez twórców niedokończone. To zależy od tego, czy coś się tam zmienia później w kolejnych rozdziałach, czy nie. Ale naprawdę, napiszcie mi, co ja tam robiłam. Po co, na co, czy to miejsce jest ważne, czy tam się coś dzieje związanego z fabułą. Na przykład, nie wiem, z widzącym, bo parę razy już mi się to słowo pojawiło w solucji, jak tylko jakby przeglądałam wzrokiem. Na przykład, dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, naprawdę. I nie przedłużam już, do usłyszenia.